Jak widzisz, tutaj kamery są rozmieszczone trochę inaczej. Niektóre są zainstalowane w batyskafie, a inne wzdłuż zboczy podmorskiego kanionu, którym musimy popłynąć, aby znaleźć wejście do bazy technologicznej. Znajduje się ona w obszarze zwanym Grzbietem Tyriad. Wszystko chyba działa. Mamy szczęście. Batyskaf jest bardzo solidny. Potrzebuję twojej pomocy, żeby go poprowadzić. Zbyt dużo tu przyrządów i za dużo trzeba kontrolować. Sama nie dam sobie rady. Możesz mi pomóc? Dzięki. Moja propozycja. Zajmę się komputerem pokładowym, wyznaczaniem współrzędnych, kontrolą ciśnienia i systemem zabezpieczeń. Ty zadbaj o sterowanie batyskafem, jego światłami i wysięgnikiem. Może być? Nie martw się, nie popłyniemy od razu. Kanion jest pełen niebezpieczeństw i pułapek. Najpierw musisz się nauczyć obsługi batyskafu. Takie będzie pierwsze zadanie. Zapiszę je w katalogu wspólnym. Naucz się obsługi batyskafu. Potem musimy dopłynąć do bazy technologicznej i otworzyć śluzę, żeby dostać się do środka. Możemy zaczynać? Na początek wprowadź kod uruchomieniowy batyskafu. Powinien być w plikach Lindy Męczek. Dobrze, a teraz wykonaj kolejne kroki opisane w podręczniku obsługi Lindy Męczek. Trzeba je wykonać w dokładnej kolejności. Linda była nadęta, ale znała swoją pracę jak mało kto. Główny napęd włączony. Komputer pokładowy włączony. Napęd sterujący ruchem poziomym włączony. Napęd sterujący ruchem obrotowym włączony. Napęd sterujący ruchem pionowym włączony. Przednie światła włączone. Dolne światła włączone. Górne światła włączone. Dobra. Procedura uruchamiania zakończona. Możemy się zanurzyć? Uwaga, zanurzenie! Bańki gazowe znajdują się tuż nad kominami skalnymi pod statkiem. Gratulacje! Jesteśmy na otwartych wodach. Ten duży cień nad nami to kadłub supertankowca. Osłania nas przed prądami oceanicznymi, więc to idealne miejsce do poćwiczenia sterowania batyskafem. Postaraj się teraz dopłynąć do tej wielkiej skały, z której wydobywają się bąbelki. Widzisz ją? Jest na południe od nas. Pod wodą kamery działają tak samo jak na powierzchni. Możesz je włączać, klikając je na mapie. Bańki gazowe znajdują się tuż nad kominami skalnymi pod statkiem. Dobrze. Potrafisz odróżnić pole z małymi bąbelkami od tego z dużymi? Batyskaf jest wyposażony w wysięgnik. Chciałabym, abyś dotknął jego końcówką małych bąbelków. Musimy podpłynąć powoli do skały i w odpowiednim momencie wysunąć wysięgnik. Rany, rzucę jak na kolejce górskiej!
nami pierścień tytanów. Niezwykły, prawda? Wygląda, jakby wyrzeźbili go ludzie. Ustaw się przed nim w miejscu, gdzie na dnie morza rosną żółte wodorosty, blisko podmorskiej kamery. Świetnie! Masz wrodzony talent, ale najgorsze jeszcze przed nami. Musimy wpłynąć do kanionu. Odpocznij chwilę, jeśli musisz. Teraz dopłyń do tej olbrzymiej skalnej grani, którą sternicy batyskafów nazwali pierwszą falangą Tyriad. Widzisz ją? Mówiono też na nią strzelista cieśnina. Tam właśnie jest wejście do kanionu. Na pewno dasz sobie radę. Możesz trochę bardziej uważać? Batyskaf jest wytrzymały, ale strasznie mnie poobijasz. Dobrze, chyba czas wprowadzić nowe zadanie. Dopłyń na grzbiet Tyriad. To podmorska równina, gdzie znajduje się śluza prowadząca do bazy technologicznej. No, wpisane. Wszyscy sternicy batyskafów mówili, że kanion jest niebezpieczny. Jest on nie tylko istnym labiryntem, w którym każdy może się zgubić. Można też natrafić w nim na anomalie termalne i magnetyczne, które zakłócają pracę urządzeń batyskafów. Możesz też zaobserwować zakłócenia pracy kamer. Wówczas spróbuj włączyć specjalny tryb kamery. Proszę cię, uważaj. Nic się nie stało. Oby tylko batyskaf wytrzymał. Krew. Przez ciebie skończę na dnie morza. Thank you.
Ostrożnie, temperatura wody szybko się podnosi. Chyba trafiliśmy na ciepły prąd. A może w okolicy jest podmorski wulkan? Nie możemy się ociągać. Ten batyskaf nie jest stworzony do tak ekstremalnych warunków. Dziwne, panel sterowania zaczyna mi zanikać. To pewnie przez to gorąco. Gdy kamery zaczną ci szwankować, spróbuj włączyć moduł korekcji ostrości. Powinno pomóc. Temperatura ciągle rośnie. Uważaj, musimy unikać tych obszarów gorącej wody. Wiesz może jak je zlokalizować? Może... Zabierz mnie stąd! Zaraz się ugotuję! Nie wytrzymam tu długo! Nic się nie stało. Oby tylko batyskaf wytrzymał. Możesz trochę bardziej uważać? Batyskaf jest wytrzymały, ale strasznie mnie poobijasz. Rany, żukuję, że kanion zaraz się skończy. Ostrożnie! Kanion jest bardzo wąski! Auć! Uważaj! Chyba jesteśmy blisko. Tak, te metalowe terminale wmontowane w zbocza skał to trzy mechanizmy zamykające zwane oczami Tyriad. Chronią dostępu do bazy technologicznej. Przed zatrzymaniem przy śluzie musimy otworzyć wszystkie trzy. Poczekaj, zaktualizuję zadania. Płyniemy w kierunku zamka północno-zachodniego. Uważaj, zbliżamy się. Trzeba wykonać następujące czynności. Najpierw musisz zatrzymować batyskaf w pobliżu zamka za pomocą uchwytów. Następnie wysunąć wysięgnik i połączyć się z zamkiem. A na koniec wprowadzić kod, którego zażąda komputer. Powtórzę wszystko po kolei, kiedy będzie trzeba. Przed nami zamek północno-zachodni. Ustaw się w odpowiedniej pozycji. Świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Nie pamiętasz kodu? Chyba jest w plikach Igora Dmitrinki. Tak, to ten kod. Terminal jest dezaktywowany. Zostały dwa.
kołysanie? To jakiś silny prąd. Nie wiem, czemu właśnie tu umieszczono ten zamek. Uważaj, zbliżamy się. Świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Tak, to ten kod. Załatwione. Został ostatni. Rośnie temperatura wody. Trzecia okotyliad jest chyba nad podwodnym wulkanem. Będziemy musieli otworzyć się za jednym podejściem. Pływanie we wrzątku jest niebezpieczne. Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi... Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. A świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Zabierz mnie stąd! Zaraz się ugotuję! Nie wytrzymam tu długo! Świetnie! Dobra! Duszę się! Pomocy! O, pomocy! Gdzie ja jestem? Rany, moja głowa! A, już pamiętam! Dobra, co robimy? Można jakoś uniknąć tych podwodnych czajników? Drugi raz mogę tego nie przeżyć. Zawrócić też nie możemy. Świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Tak, to ten kod. Otworzyliśmy wszystkie oczy Tyriad. Teraz musimy dostać się do bazy technologicznej przez śluzę, która leży dokładnie pomiędzy zamkami. Ruszajmy! Wielkie dzięki. Otwórzmy śluzę. Nareszcie wydostanę się z tej puszki. Podłączam cię do kolejnej strefy monitoringu. Co to za miejsce? Skąd ja je znam? Ja... Idziesz popływać? Woda jest cudna. Zaraz, jeszcze się poopalam. W laboratorium naprawdę brakuje mi słońca. Czasami trzeba łyknąć świeżego powietrza. To dobrze robi na zdrowie. Ale nam nie wolno. Gdyby Zeitfeld się dowiedział, dostałby szału. Nie dowie się, nikt się nie dowie. Jesteśmy tylko my dwoje. I ta plaża. Kolejna wizja. Numer 112. Nie rozumiem. Chyba odjeżdżasz, dziewczyno. To jest przełącznik otwierający drogę do nowego sektora. Uwaga, włączam.